Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Oto słowo Pańskie. Ewangelia dzisiaj konkretna, ale słowo, które ma nas prowadzić dzisiaj, które jest podane na plakacie dotyczącym mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, jest troszeczkę inne. I tego słowa chciałbym się tak szczególnie trzymać. Jak brzmi to dzisiejsze słowo? Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Pytanie, jak żyć? To bardzo szeroko jest powiedziane. Więc Słowo Boże mówi dalej. Abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie. Jak zatem wybrać życie, aby umieć żyć? Jak wybrać życie, aby umieć miłować? Jak wybrać życie, aby słuchać? I jak wybrać życie, aby przylgnąć do Niego? Dalej szeroko. Więc jeszcze to troszeczkę ściśniemy. I po słowie życie damy znak równości, a potem znak równości imię Jezus. Bo Jezus powiedział o sobie: ja jestem życiem. Więc jak wybrać Jezusa, aby Nim żyć, aby Go miłować, aby Go słuchać i aby do Niego przylgnąć? I moi kochani, na początku chcę, żebyśmy odkryli fakt, że jesteśmy szczęściarzami. Że może sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że mamy ogromne szczęście. Jesteśmy większymi szczęściarzami niż prorocy Starego Testamentu. Bo oni przepowiadali Boga, a Bóg jest z nami tu. Bóg jest między nami.
I za chwilę będzie obecny tutaj na ołtarzu, a po mszy świętej będzie obecny w Najświętszym Sakramencie. Możesz Bogu patrzeć w oczy. Możesz Bogu patrzeć w twarz. Możesz wpatrywać się w żywego, obecnego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jezus jest z nami obecny. Rozumiesz to? Jezus jest tutaj z nami. I to, moi kochani, dzisiejsze rozważanie tej Eucharystii. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, bo Jezus jest życiem. Dzisiaj możemy powiedzieć, stajemy przed wyznaniem i wyzwaniem, aby uwierzyć w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii i w sakramentach świętych. A to nie jest takie dzisiaj proste. Przypomina się taka historia, którą opowiadał jeden ksiądz na kazaniu o tym, jak pewna grupa studentów wybrała się w góry z duszpasterstwa akademickiego, a że chciała z nim jechać jakaś koleżanka spoza grupy studenckiej, to ją zabrali ze sobą. Na stałe mieszkała w Niemczech, więc to życie troszeczkę inaczej prowadziła. I kiedy tak stali przy stoku narciarskim, ci studenci mówią: musimy sprawdzić w internecie, o której jest msza święta popołudniowa lub wieczorna, żebyśmy na tą mszę świętą zdążyli. A ta dziewczyna mówi: ale nie trzeba iść do kościoła, bo się dowiedziałam, że Pan Bóg jest wszędzie. I ten student mówi: wszędzie jest Pan Bóg? No wszędzie. A w stodole u mojej babci też jest? No oczywiście, że jest. Nawet w stodole. A to ciekawe, bo moja babcia nie ma stodoły. Moi kochani, my dzisiaj jesteśmy kuszeni do tego, żeby zakwestionować obecność Chrystusa w Kościele i w sakramentach. W jaki sposób dzisiaj media sprzedają sakramenty święte? Jako 7 sposobów księdza do zebrania kasy. 7 sposobów księdza do wzbogacenia się. A tymczasem w każdym z sakramentów jest 100% obecności Chrystusa. A w Eucharystii możesz na Niego patrzeć. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tu jest i Słowo, i ciało, i mieszka między nami. Moi kochani, Jezus, jeżeli w Niego uwierzymy, choć czasem pada takie pytanie: proszę księdza, co to znaczy uwierzyć? W jaki sposób uwierzyć? Najprościej można powiedzieć, to zgodzić się, aby On był w twoim życiu. Zgodzić się, aby On był w twoim życiu. Czy zatem, przychodząc tutaj na modlitwę, musisz przeżywać jakieś uniesienie? Czuć gorąco w sercu? Mieć spoczynek w Duchu Świętym? Nie trzeba. Wystarczy powiedzieć, że chcesz. Można też w drugą stronę wszystko robić, posługiwać, modlić się, ale niekoniecznie chcieć.
wolności serca powiedzieć: chcę, abyś był w moim życiu. I to jest droga do wiary, a o resztę zatroszczy się Pan Bóg. Nie trzeba już nic kombinować. I może z początku zobaczysz, że twoje życie się nic nie zmienia, jest takie samo jak było, ale z czasem zobaczysz różnicę. O tym dzisiaj też Grzesiu z Ewą dają świadectwo po mszy świętej. Jest tylko ten jeden mały warunek. Mały, ale konkretny. Trzeba chcieć. Dlaczego? Bo Jezus szanuje twoją wolność. I nigdy nie naruszy twojej wolności. Moi kochani, brak wiary jest właśnie jedną z przeszkód, by zobaczyć, że Ewangelia każdego dnia się wypełnia. Że Ewangelia się dzieje konkretnie dzisiaj. Że to, co jest opisane w Ewangelii, to, co robił Jezus, uzdrawiał, uwalniał, że to się dzieje. To się dzieje także dziś. I z tym trudem wiary trzeba się czasem właśnie też i zmierzyć. Ostatnio było dane mi być w szpitalu. Pewnego wieczoru, tak siedząc z kapelanem, przychodzi pewien mężczyzna i mówi: czy ksiądz może namaścić moją teściową, bo ona umiera? A ten ksiądz, bardzo sympatyczny człowiek i dobry, natomiast ma taką, jakby to powiedzieć, dykcję człowieka bardzo poważnego, mówi: nie ma sprawy. Ale czy Pan zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego sakramentu? I mężczyzna już ma czarną wizję przed oczami. Mówi: ale o co księdzu chodzi? A on mówi: no o to, że teściowa może wyzdrowieć. Bo jeżeli to jest sakrament chorych, to jest to sakrament uzdrowienia. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, słuchając Jego głosu, miłując Boga i lgnąć do Niego. Jaka jest zatem droga, aby być przemienionym przez Jezusa Chrystusa? To jeszcze raz powtórzę. Trzeba chcieć pragnąć Jego obecności. A chcieć to jest pozwolić, aby Jezus uzdrowił ciebie. Bo bez tego Bóg nic nie zrobi. I nie dlatego, że cię nie kocha, ale dlatego właśnie, że szanuje twoją wolność. Podczas jednej z ewangelizacji, kiedy chodziliśmy od domu do domu, czy od mieszkania do mieszkania, mnie było dane chodzić i ewangelizować z jedną dziewczyną. Akurat jak idzie ksiądz z dziewczyną ewangelizować, to wygląda to w ten sposób, że dziewczyna mówi to przy księdza: to raz ksiądz, raz ja. Ale jak przychodzi coś trudnego, to w tym momencie dziewczyna się wycofuje i mówi: to niech ksiądz mówi. I trafiła się taka sytuacja, kiedy trafiliśmy do pewnej kobiety, która zamieszkiwała tam z mężem swoim. I kiedy próbowaliśmy z nią rozmawiać na dworze, była włączona piła. Ten mężczyzna tam pracował przy tej pile. Ta kobieta po niego poszła, on nie chciał przyjść i mówimy: o, tutaj będzie się coś działo. W końcu, można powiedzieć, zmuszony przyszedł do nas i w momencie, kiedy próbowaliśmy coś o Panu Bogu powiedzieć, on zaczął krzyczeć i mówić:
A gdzie Pan Bóg był, kiedy myśmy stracili dwoje dzieci? Kiedy Bóg zabrał nam nasze dwoje dzieci, dwie córeczki. Jak Pan Bóg w takim razie kocha, skoro sprawia nam takie cierpienie? Dwójka ich dzieci, nie pamiętam teraz dokładnie, czy zginęli w wypadku samochodowym, będąc w samochodzie, czy przez potrącenie, ale byli sami i ta trauma cały czas gdzieś tam w tym domu była. I praktycznie przez może 10 albo 15 minut staliśmy i słuchaliśmy, jak ten mężczyzna wyrzuca wszystko Panu Bogu, to całe swoje doświadczenie i trud, który go spotkał. Żona go uspokajała, przepraszała, a myśmy tylko stali i słuchali. I kiedy skończył mówić, to nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Bo najgłupszą odpowiedzią byłoby: będzie dobrze, albo czas uleczy rany. Więc tylko powiedzieliśmy jedno zdanie, że jeżeli będą mieli siły i chęci, to zapraszamy wieczorem na wieczór uwielbienia. I kiedy był wieczór uwielbienia, tak sobie patrząc z boku, patrzę, że oni są obecni, obydwoje. A pod koniec, kiedy chodziliśmy i nakładaliśmy ręce w modlitwie za każdą osobę, która była w kościele, on płakał jak bóbr, a obok płakała jego żona. I kiedy skończyła się modlitwa, podszedł i powiedział: ja księdzu dziękuję. A ja mówię: ale ja nic nie powiedziałem. Ale ksiądz powiedział: jak będziecie mieć siły, to zapraszam was na wieczór uwielbienia. Ksiądz się nie odwrócił na pięcie. Ksiądz nie zaczął ze mną walczyć. Ksiądz mnie wysłuchał. I to sprawiło, że kiedy myśleliśmy o tym, postanowiliśmy przyjść. I moi kochani, ta sytuacja, która miała miejsce, ten moment, kiedy ten człowiek zaczął to z siebie wyrzucać, to już był początek procesu uzdrawiania. A w tym kościele, kiedy płakał, to był moment, kiedy on wtulał się w Jezusa Chrystusa. Na nowo, kiedy wszystko z siebie wyrzucił, kiedy pękł, wtulił się w Jezusa Chrystusa. I to, co chcę powiedzieć, to zaakcentować bardzo mocno, że Pan Jezus jest w stanie odmienić twoje życie, twoje oblicze, twoje wnętrze, jeżeli ty pozwolisz mu się przytulić. Chce uzdrawiać twoje ciało, chce zabierać ból, cierpienie, choroby, chce cię uwalniać, ale pozwól się Jezusowi Chrystusowi przytulić i będzie przechodzić pomiędzy nami i będzie uzdrawiał i będzie patrzył z miłością na każdego. Moi kochani, kiedy dzisiaj nad tym słowem tak zastanawiałem się, to jedna z myśli, która mi przychodziła, to to, że kapłaństwo pokazuje, że Jezus żyje. Ja o tym wiedziałem, ale jakoś w szczególny sposób to słowo dzisiaj gdzieś tak na nowo we mnie się odkrywało. Że kapłaństwo pokazuje, że Jezus żyje. I kiedy na tym się zastanawiałem, tak zrozumiałem, że jest tyle sytuacji przez 12 lat mojego kapłaństwa, kiedy Jezus pokazywał, że żyje. Tych wszystkich historii nawet nie jesteśmy w stanie tutaj opowiedzieć, bo to byłyby kolejne godziny, kiedy trzeba byłoby mówić. Ale w różny sposób. W sakramencie pokuty. Przyszła kiedyś kobieta i mówi: proszę księdza, chcę dokonać aborcji.
Zastanawiam się nad tym, co jest za, co jest przeciw. I więcej jest u mnie tego za. Niech ksiądz coś powie. I po kilku tygodniach tutaj przed tym probostwem podchodzi kobieta i mówi: chciałbym z księdzem porozmawiać. Widzi ksiądz, to jest moje dziecko, bo chciałam je urodzić, bo po tej spowiedzi tamtej, która miała miejsce, miałam siły do tego, żeby wybrać życie. I ja nie pamiętałem nawet tego, co ta kobieta ode mnie usłyszała. Ale to Jezus działał w konfesjonale. I na sam koniec, kiedy już się odwróciła, szła w stronę drogi, przed samym końcem się jeszcze obróciła i powiedziała: proszę księdza, jeszcze chciałam powiedzieć, że ten chłopczyk ma na imię Łukasz. Sakrament namaszczenia chorych. Wezwanie, jak byłem na parafii na Halębie, aby udzielić tego sakramentu. Na dole stała tylko karetka pogotowia. Wychodzi lekarz i mówię: czy państwo byli u tego i tego chorego? Tak, byliśmy u niego. Ja mówię: czy mogę tam iść, czy mam udzielić skróconego obrzędu tutaj, jak będziecie go zabierać do karetki? Nie, proszę księdza. On już jest w takim stanie, że to są jego ostatnie minuty. Gdybyśmy go zabrali, to umarłby w karetce. A tak, jest tam cała rodzina i może w spokoju umrzeć w domu. I na koniec lekarz powiedział: tam tak naprawdę tylko ksiądz jest potrzebny. I poszedłem do tego domu. Pamiętam, że to był marzec, połowa marca. Udzieliłem tego sakramentu. A za 3 miesiące spotkałem tego mężczyznę z tą kobietą na spacerze. Tutaj pod kościołem, kiedyś wychodząc z konfesjonału, spotkałem leżącego mężczyznę, starszego. I jak na złość nie było nikogo naokoło, tylko jego żona stała obok w panice. Zadzwoniliśmy po pogotowie, przyniosłem koce, wspólnie czuwaliśmy, czekając na pogotowie. Później, jak pogotowie zabrało go do szpitala, to z tą kobietą siedzieliśmy w tym szpitalu do 23. Nie pozwolili jej wejść do swojego męża, bo powiedzieli, że stan już jest tak poważny, że ją nie wpuszczą, że ma iść do domu, ma przyjść rano. A za kilka tygodni ksiądz proboszcz mi mówi: słuchaj, pójdziesz na obchód chorych i pójdziesz też do tej osoby, bo ten pan chce ci osobiście podziękować. I w sposób też modlitewny Jezus działa. Kobieta, która przyszła tutaj dzień przed operacją usunięcia piersi, poprosić o modlitwę, nad którą żeśmy się pomodlili, dała świadectwo. Nie pamiętam, czy ona jest jeszcze na stronie internetowej, czy go nie ma. Że na drugi dzień poszła na ten zabieg, na tą operację. I szpital jej powiedzieli: nie możemy dzisiaj przeprowadzić tego zabiegu, bo zepsuł się sprzęt. Bo wychodzi na to, że pani nic nie ma. Pojedzie pani jeszcze do innego szpitala, tam pani zrobimy jeszcze raz badanie. I drugie badanie. I się okazuje, że piersi są czyste. Mój Panie, Jezus żyje i dokonuje cudów. I czyni to po to, abyśmy bardziej potrafili w Niego uwierzyć. A najwięcej działa w Eucharystii. I nigdzie na świecie nie ma takiego miejsca, gdzie Bóg na kilka słów księdza przychodzi na ołtarz. Nigdzie nie ma takiego miejsca.
Jeżeli tylko zaufasz Bogu, da ci to, co najlepsze. Ale jeżeli jesteś na drodze grzechu dzisiaj, to zatrzymaj się, zrób jakiś konkret i podejmij decyzję, że wybierasz Jezusa. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Amen.